Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Dzisiaj tak w trochę dziwnych albo niedziwnych okolicznościach, ale za to z dziwnym tłem, bo dopiero co właśnie z Kasią skończyliśmy naszą pierwszą partię fizycznej karcianki Pokémon, a nie mam siły jakoś przestawiać całego oświetlenia i stołu tylko po to, żeby nagrać odcinek. Tak więc mam dla was crunchipsy X-Cut o smaku boczku jeszcze z imprezowej serii, z bardzo starej serii, co najmniej półrocznej, jak nie dłużej. Jeżeli ktoś z was ją pamięta, to były do niej jeszcze ze dwa inne smaki. Nie pamiętam już nawet właściwie jakie była, to chyba kiełbasa na kiju bodajże i coś do tego jeszcze było. Sprawdzałem przed chwilą i data ważności skończyła im się jakimś cudem nie tak dawno temu, jak możecie zobaczyć z tyłu na tym niewyraźnym obrazie. Let's get this garbage open. Bitch, I might be. I activate this. Well, I activate this. And I activate your mama. Then I activate... What? You heard me, Kaiba. Your mama. I activated her. Yes, you can stop searching, Kaiba. After all these years, it turns out I'm your daddy. That does it, Modo. You've stalled for too long. Now allow me to be the first one to introduce you to my very own Egyptian god. Too late, I'm summoning mine. What? No! That's not fair! You can't possibly be about to summon your god card before mine! Bitch, I might be. Kupiłem je dużo później niż poprzednie dwa smaki z tej imprezowej serii. Z tego co dobrze pamiętam, bardzo długo ich w ogóle szukałem, bo był to właśnie jeden z trzech tych smaków, które było ciężej dostać z jakiegoś powodu niż pozostałe. Tak więc, idąc tropem tego, że ostatni odcinek z Lace'ami Stacks'ami też miał w sobie bekon, to właśnie sobie go spróbujemy, zobaczymy czy się przetrzymał po takim czasie w ogóle. Smacznego! Po pierwsze, zdecydowanie są trochę zleżałe, już nie są tak chrupkie jak byłyby na początku, nawet jeżeli były zamknięte, ale smakują wędzonym boczkiem z cebulką. Faktycznie smakują jak boczek, ale nie wiem czy można je porównywać do klasycznych już top chipsów o tym samym smaku. Ma taką nutkę dodatków właśnie jakichś warzyw, cebuly. Cebuli. Delikatnie słodkie, ale nie przesadzone. Z opakowania przez cały ten czas, przez który leżały w szufladzie, już dawno zeszło z nich powietrze, więc zostały w nich same chipsy. Jest ich tyle. Jadąc szybko z ocenami za opakowanie, można dać im środek skali, czyli 5 na 10 za sam zapach. Pachną zdecydowanie jakimś wędzonym mięsem. Damy temu 6,5 na 10. Jeżeli natomiast chodzi o smak, tutaj jest zdecydowanie najmocniej. Mnie smakują, nawet po takim czasie nie myślałem, że w ogóle będą dobre, to po pierwsze. A po drugie, że po takim czasie jeszcze będą w jakikolwiek sposób smakować. 8,5 na 10. Pograłem w Pokémony, mam już za sobą pierwszą rozgrywkę, karciankę. Na wieczór, a raczej na resztę wieczoru mam bekonowe, boczkowe crunchipsy. To nie był ręcznik. No i cóż, zjem je prawdopodobnie teraz do jakiegoś let's playa na noc, a później pójdę spać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, nikogo nie obchodzi to, że ja idę spać. Na razie.